Cześć Zbyszek. Cześć Jacek. Zbyszku, ja się ledwie domyśliłem, a właściwie nawet się nie domyśliłem, że jesteś osobą bezdomną. Kiedy podszedłem i ciebie zapytałem, no tak po prostu ryzykowałem. Zastanawiałem się, czy nie dostanę po uchu. Wiesz co, zajrzałeś do śmietnika i wyjąłeś papierosa, więc dlatego pomyślałem, że być może jesteś osobą bezdomną. Tak, dokładnie, bo tam się znajduje, no wiadomo, że papierosy. Nieraz w śmietnikach znajduje się jeszcze inne różne rzeczy. Nieraz całe paczki papierosów ludzie zostawiają. No różnie to jest. Wiadomo, że po śmietnikach nie powinno zbierać się jedzenia, no to tego. Ale zresztą jest tyle, jest jadłodajni w Warszawie, że nie trzeba chodzić głodnym. No właśnie, bo powiedziałeś, że jesteś bezdomnym ogarniętym. Powiedz mi, jak to trzeba zrobić, żeby być ogarniętym bezdomnym? To jest po prostu takie coś, że są magazyny, są OPS-y, można dostać informacje, gdzie się można przebrać, wykąpać, no i gdzie można zjeść, no. A w Warszawie naprawdę jest bardzo dużo takich punktów. A skąd te informacje dostać? Znaczy się, najlepiej no to z OPS-ów. Znaczy to są takie ośrodki pomocy społecznej. Tak, no, dokładnie. I to tam można dostać takie informacje. Tak samo wystarczy podjechać na pierwszą lepszą jadłodajnię i dowiaduje się od kolegów. Czyli poczta pantoflowa, ale też można po prostu pójść do OPS-u i tam uzyska się całą informację. Też są broszury, są różne ten, no także można, nie potrzeba po prostu mu chodzić głodnemu i ten, no i wszędzie można, gdzie są, bo praktycznie w Warszawie to są 3-4 łaźnie takie, że są czynne praktycznie no, na okrągło. No i jeszcze do tego no, magazyny z odzieżą, no jadłodajnie też. No. Zostańmy chwilkę przy OPS-ach. Jak ty oceniasz ich skuteczność? Jacy są tam urzędnicy? Czy oni są mili dla bezdomnych? Czy podchodzą do was ze zrozumieniem? Tak. Tak, oni wiedzą, że po prostu oni wiedzą, z kim mają do czynienia i starają się jak mogą to pomagać. Czy ty dostałeś pomoc od OPS-u właśnie? Tak. Znaczy ja dostałem tylko pod tym względem, że dowiedziałem się, gdzie co jest, gdzie jakie noclegownie, gdzie jakie ten, no także nie potrzeba też spać i na ulicy, bo są noclegownie, są. No właśnie, ale ta informacja, którą uzyskałeś od OPS-u też jest bardzo cenna, prawda? Tak. Czy oni wydają jakieś broszurki, jakieś ulotki? Tak, broszurki, ulotki, są nawet takie książki cienkie, bo są tam około 100 stronic i tam też można się wszystkiego z tego dowiedzieć. Taki poradnik bezdomnego właściwie. Tak. Powiedz mi, z tego co mówisz, ta pomoc jest rozwinięta i informacja na temat tej pomocy też. Jak również, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, to dla chcącego nic trudnego, można zapytać się kolegi. Dlaczego w takim razie tak wiele osób jest na ulicy jednak? Znaczy się, to są różne przyczyny, bo ja spotykam się z różnymi ludźmi, są różne przyczyny. Ale największą przyczyną to jest utrata mieszkania. Po prostu ludzie, no wiadomo, jest jak jest bezrobocie, załamanie różne, ten, no. No potem, no wiadomo, że jak się nie ma pracy, traci się mieszkanie, wchodzi komornik, wchodzi ten, no i na tym to polega. A dużo też ludzi przyjeżdża po prostu do Warszawy, bo tu jest największa jest możliwość. No po innych miastach nie ma takiej możliwości. Rozumiem, przyczyna bezdomności to jedno i też bym chciał z tobą o tym porozmawiać, ale przyczyna czy fakt, że ludzie bezdomni są na ulicy wtedy, kiedy mogą skorzystać z pomocy, to jest druga rzecz. Właśnie mi chodzi o to, dlaczego inni bezdomni, czy może nie wszyscy, ale większość bezdomnych, nie postępuje tak jak ty, czyli nie próbuje się ogarnąć. Jeżeli chodzi właśnie na przykład o odzież, ty masz nienagannie czyste ubranie i no, też bardzo fajne buty. No, nie widać w ogóle śladów używania. Znaczy się, to jest jedna zasada u ludzi bezdomnych. Jeżeli ktoś chce się ubrać, to ten, no to przede wszystkim musi zrezygnować z dwóch rzeczy, no nie całkowicie, ale musi. Przede wszystkim to jest alkohol. Bo dlatego, że wszędzie w tych magazynach, w jadłodajniach, pierwsza podstawa to jest sprawdzanie jest alkomatem. Bo jest taka zasada, jeżeli masz na picie, to masz i na jedzenie, masz i na ubranie. A są tak zwani, są
są ci bezdomni, że po prostu on woli żebrać na ulicy, wyżebrze tam parę złotych, no i idzie się napić po prostu. Jak on tak chodzi tydzień, nieraz dwa tygodnie, no to wiadomo, że wygląda jak wygląda. Czy wtedy, kiedy sprawdzają alkomatem tę trzeźwość, czy musi być 0,0? Nie wszędzie. Znaczy to jest taka, jest dopuszczalna jak dla kierowców, no. Wiadomo, że ja mogę sobie iść do sklepu, tam kupić pawełka czy coś, no i w ten czas tam wykażę te 002. Pawełek czy... to jest taki baton, tak? Baton taki. Dla dzieci. No czy niektórzy, no na przykład to jak mam kolegę, który od czasu do czasu pije ten amol na gardło, nie? To też tam wykażę, bo to jest na alkoholu, nie? Ale to takie tolerancje to są, że po prostu, no wiadomo, że jeżeli się kogoś sprawdzi się alkomatem, zresztą też tam kiedyś sprawdzałem, jeżeli mi raz dmucha, mu tam wykazuje coś tam 004 czy tam nawet 005, a dmucha mi za 15 minut i mu to spada, w ogóle ten, no to znaczy się, że coś zjadł albo coś po prostu mu takiego, że ten alkohol się... Czyli obsługa tych miejsc z taką tolerancją, z tego, tak, co mówisz, podchodzi do tych przypadków. Powiedz mi te punkty pomocy. No OPS to wiemy, że to jest taka sieć pomocy, która jest finansowana przez państwo. Ale te inne punkty pomocy, na przykład wspomniałeś o czterech łaźniach, czy o jadłodajniach. Kto to finansuje? Kto to wspiera? Znaczy to nie tylko jest OPS, bo jest tak zwana, jest Caritas też. To jest na Żytniej. Tam jest łaźnia, można też zjeść obiad. Była noclegownia, ale w tym roku nie ma, bo dlatego, że są dwa duże noclegownie, także tam, bo tam to taka mała była. No i jest jeszcze tyle, że kościół, no to tak zwane jak słynna Miodowa w Warszawie, no to tam to już na obiady, rano można iść się napić kawy. Tylko, że też, no wiadomo, że trzeba, tylko, że nie wszyscy są sprawdzani, bo to jest sprawdzane jest wyrywkowo, nie? Aha, czyli można się prześlizgnąć. Znaczy, no nie tak, że prześlizgnąć, no może się to udać, raz, drugi, nie? Ale jeżeli takiego złapią, to już potem mają go na oku. To tak samo jest i z noclegowami, jak noclegi, tak samo. Trzeba niestety przychodzić trzeźwym. Wspomniałeś o kościele, tak. Chodzi o kościół rzymskokatolicki. Tak, ale to są, znaczy to już nie bezpośrednio kościół, tylko to są tak zwani bracia zakonni. To jest u kapucynów na Miodowej. Oni takie coś prowadzą, zresztą wybudowali teraz dwa lata temu nową stołówkę, w ogóle wszystko ten, no. No i u tak zwanych białych, to jest na Pobożańskiej. I to wszystko jest związane z kościołem rzymskokatolickim. A jak inne religie? Czy inne religie też wspierają bezdomnych w Warszawie? Znaczy z tego co ja wiem, ja z tego nie korzystam, ale z tego co wiem, to jest tak zwany ten zbór, czyli kościół zielonoświątkowy, czy jakoś to oni tutaj w centrum też organizują jedzenie. To jest co środa wieczorem. No oni tam i różne spotkania też organizują, no ale z tego akurat ja nie korzystam, tylko że wiem od kolegów, którzy tam chodzą, nie? No jeszcze tam jeszcze są inne, no tak jak dzisiaj sobota czy tam niedziela pod Pałacem Kultury, to znowuż Arabowie tam też przywożą jedzenie, to ciuchy przywożą, tak samo studenci tam też pod tym. Ja akurat tego nie korzystam, no bo nie muszę, ale niektórzy... Zbyszku, z tego wniosek, że nie ma takiej potrzeby, by bezdomny chodził głodny, brudny, nieumyty i... Nie ma czegoś takiego. ...by spał na ulicy. Nie ma czegoś takiego. I jedyny powód to jest alkohol. Jedyny powód, że jak śpi na ulicy, to jest alkohol, no albo niektórzy, no po prostu mówią, to jest jeszcze jeden taki tok myślenia, że cenią sobie wolność, a tam niestety trzeba się podporządkować pewnym zasadom. No więc właśnie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi na przykład o wydawanie ubrania, czy wydawanie jedzenia, czy być może nawet łaźnie, no to tak. Są to takie miejsca, do których każdy chętnie pójdzie, bo po prostu się wchodzi, zabiera swoje i wychodzi. A jak to jest w noclegowniach? Jaki tam jest reżim, rygor? Znaczy, jaki to jest? Znaczy, to może nie jest jakiś taki reżim, bo też trzeba się dostosować, no podstawa to trzeźwość. No i tam też są łaźnie, można się wykąpać.
Można wiadomo, no niektóre ciuchy, tak jak bieliznę, no to można sobie przeprać, wysuszyć, bo jest ciepło. A czy tam też dostaje się bieliznę albo środki higieny? Znaczy się, no tam to już nie bardzo, tak? Już się nie dostaje, to już bardziej na łaźniach. Ale jeżeli się idzie na jedną łaźnię, na drugą, no to potem ma się tą bieliznę. Wystarczy mieć tam na zapas w plecaku, można się przebrać, wykąpać. A jaki jest poziom czystości w tych miejscach? Czy tam jest czysto? Niektórzy bezdomni narzekają, że w noclegowniach są na przykład pluskwy albo łaźnie. Czy tam można pójść bez obawy, że człowiek czymś się zarazi? Można pójść bez obawy. No, znaczy pluskwy to się zdarzają w noclegowniach. Ale tak to wiadomo, że każdy, kto przychodzi na noclegownię, jest po prostu mu jest sprawdzany. Jeżeli, bo są takie noclegownie, że jest sprawdzany, jeżeli ma coś tam, na przykład tak zwane wszy odzieżowe czy coś, to automatycznie może się przebrać. W ten czas dostaje wszystkie nowe ciuchy od A do Z, a stare, jak wiadomo, do worka i do spalenia. No. Zbyszku, czyli z tego wniosek, że obsługa tych miejsc dba o higienę? Tak, dba o higienę, no i o porządek, nie wiadomo. Wyobraźmy sobie, że ja jestem bezdomnym od kilku dni zaledwie i nie wiem, co mam zrobić. I spotykam Ciebie i pytam się Ciebie, Zbyszku, jestem bezdomny, co mam zrobić? Co byś mi poradził? W pierwszej kolejności biorę kartkę, długopis i piszę Ci adresy takich miejsc, gdzie można uzyskać pomoc, gdzie można zjeść, gdzie można ten. Bo każdy bezdomny, który jest już przynajmniej rok na ulicy, to on już zna wszystko. Nawet nie trzeba być rok, nawet pół roku. To zna wszystko. A czy Ty znasz adresy? Tak, znam, na pamięć. Proszę, no powiedz. Na przykład pierwsza to jest Żytnia 1A, Kapucyńska 4, to jest właśnie, jest ta Miodowa słynna, no OPS tu jest na Nowogrodzkiej 7/14, na 3 mieszkania 14, tam się wyciska się domofon, do tego jeszcze no Pobożańska, no tam nie pamiętam akurat, ale to łatwo jest tam trafić, bo się wysiada się tramwajem na Pobożańskiej. I to mówisz o jadłodajniach. Tak, to są jadłodajnie, no i tam, gdzie można się wykąpać, no i przebrać, nie? Tak. A jeżeli chodzi o noclegi, gdybym poszedł do takiej noclegowni, czy nie odmówiono by mi miejsca? Jeżeli są miejsca wolne, nie odmówiono by. A są dwie takie w Warszawie duże, jedna to jest Myśliborska, a druga to jest Polska. I tam jest dość miejsc? Czy bywa tak, że przychodzi bezdomny i mówią mu, no niestety dzisiaj mamy komplet, nie może pan przyjść, czy pani przyjść do nas? No to są takie możliwości, że na przykład zapisują, żeby przyjść następnego dnia i wysyłają ten czas na Grochowską, na ogrzewalnię. Tam jest całonocna. Rozumiem. Z tego, co mówisz, to wynika, że ta sieć pomocy bezdomnym w Warszawie, przypuszczam, że podobnie jest w innych miastach, jest bardzo rozwinięta i wiele różnych organizacji o to się stara. To są organizacje rządowe, ale też kościelne, czy związane z innymi religiami. Czy możesz opowiedzieć, jak to stało się w Twoim przypadku? Dlaczego jesteś na ulicy? Jak długo? Znaczy się, ja to dlaczego? No też no, straciłem mieszkanie, to jest jedno. Ale w jakich okolicznościach to mieszkanie straciłeś? Znaczy się, ja żyłem z konkubiną i ona zmarła, mieszkanie było na nią, a czy nie mieliśmy ślubu, no to wiadomo, że ja to mieszkanie straciłem. Czy to było tak, że czegoś nie dopilnowaliście? Gdybyście mogli przypuszczać, gdybyśmy wzięli ślub i ten, no ale zmarła nagle i ten, no tak, gdybyśmy wzięli ślub, no to były, to po prostu, no mi by dali jakieś tam zastępcze, nie? A w takim układzie to niestety nic nie ten. No. Ale wiesz co, wydaje mi się, że poruszyłeś bardzo ciekawy temat, dlatego że wydaje mi się, że jest wiele związków takich nieformalnych, czy uczuciowe są one formalne, bo to są osoby, które się kochają, są ze sobą związane, wspólnie pracują, wspólnie podnoszą trudy każdego dnia, a właśnie z powodów tych formalnych, jeżeli jedno odchodzi, to drugie zostaje w opłakanej sytuacji. No nie, z jednej strony tak, ale zawsze można sobie, jeżeli już się wie, gdzie, jak to się mówi, uderzyć, to można dać sobie radę. Jeżeli mogę zapytać, czy konkubina zostawiła tę nieruchomość w spadku komuś? Czy to nie było do podziału? Nie. Czyli ona to była osobą samotną, z tego wniosek, tak? Tak. I tę nieruchomość, jeśli dobrze znam prawo, przejęło państwo po prostu. Tak, oczywiście państwo, bo to było mieszkanie komunalne, ale to by przejęło państwo.
A gdybyście mieli ślub, to wtedy nie byłoby tego. Nie, no w ten czas ja bym mógł starać się o mieszkanie socjalne, tak zwane. No to bardzo mi przykro, że no, tak się stało. Nie dość, że cierpiałeś z powodu odejścia bliskiej ci osoby, to jeszcze w tej samej sytuacji, w tym samym momencie byłeś osobą bezdomną. I co dalej? Wylądowałeś na ulicy i co dalej? Co dalej? No dalej pierwsze, no to... To znaczy ja już wiedziałem przedtem, gdzie są jakieś ośrodki pomocy, gdzie ten, no, no wiadomo, mieszkałem na Żytniej, to jest ośrodek tak zwany dla bezdomnych, tam to się na stałe się mieszka. A teraz to po noclegowniach, no. Wiadomo, że na Polskiej czy na, bo to jest taka zasada, że się mieszka 2 tygodnie tu, 2 tygodnie tu. Bo nie można dłużej w jednym miejscu. Tak, no to jest dwutygodniowe. A jak długo jesteś już związany z ulicą? A ponad 4 lata. Powiedz mi, Zbyszku, jak to się stało, że przez całe swoje wcześniejsze życie nie zapewniłeś sobie bytu? No nie chcę powiedzieć na stare lata, bo jeszcze jesteśmy ciągle młode chłopaki i kawał życia przed nami. Ale niemniej też spory szmat jego jest za nami. Dlaczego nie... No... To jest nie przygotowałeś różnie. Się do tego momentu. To jest różnie. Dopóki człowiek jest młody, nie zdaje sobie z tego sprawy. To ma się pracę, ma się wszystko. Potem już z biegiem lat już to wszystko już ten, no. Teraz wiadomo, jaki rynek pracy jest, taki jest, no bo nie można narzekać, ale nie jest też i za dobrze. A z pracą jest coraz gorzej. No i jeżeli chce się naprawdę, no, pracować, w Warszawie można, no ale to trzeba mieć już zapewnione w noclegowni, także z noclegowni na noclegownię. No nie można być na ulicy. No i najgorsza jest zima, no teraz jest zastój z pracą, nie? W lato to już można już pracować. Zresztą ja w lato to przeważnie nie korzystam z noclegowni i z jadłodajni, no bo w ten czas pracuję, nie? I stać mnie na wynajem czegoś, nie? Czyli ty jesteś takim, jakby to powiedzieć, sezonowym bezdomnym? Nie, no nie do końca, nie? No bo nieraz mówię, no przeważnie nie korzystam, ale nieraz też, no. Bo nieraz jest tak, że pracuję i jestem na noclegowni, ale nie zawsze. Zbyszku, zostańmy jeszcze przy tych twoich doświadczeniach zawodowych sprzed tego okresu bezdomności. Jaki ty masz zawód? Gdzie pracowałeś? Ja pracowałem przedtem jako monter instalacji sanitarnych, czyli tak zwanych hydraulik. Pracowałem przez 15 lat. Zbyszku, jesteś hydraulikiem po prostu. Tak. No to jest bardzo intratny zawód. Wydaje mi się, że w tej chwili jest ogromny niedobór hydraulików nawet. Tak, ale to jest, bo ci przerwę, że to jest niedobór, ale na budowy duże. Na duże budowy. A niestety, no jeżeli się ma te swoje lata, to dokucza coś, a to kręgosłup, a to korzonki, a to ten, no. Ja już na budowę już na przykład bym nie poszedł pracować. Tak patrzysz do góry, budowa to znaczy gdzieś na wysokości się pracuje, tak? Znaczy nie tylko na wysokości, no bo hydraulik nie pracuje jako tak na wysokości, bo rozprowadza instalacje i to jest w środku, nie? No ale też nieraz trzeba i po rusztowaniach biegać, no. Tylko z tym akurat nie mam problemu, nie? Bo to już jest z tym, no to mają ci problem, co mają lęk wysokości. Ale czy ty potwierdzisz to, że brakuje hydraulików? Brakuje. Ponoć na zachodzie Europy jest ogromny niedobór hydraulików. Jest. Myślałeś o tym, żeby wyemigrować? Też myślałem i nie wiem, czy w tym roku tego nie zrobię. Hydraulik to jest bardzo intratny zawód. Czy też są duże potrzeby takich prywatnych mieszkań? Czy jako też. Prywaciarz byś zarobił tutaj? Taka złota rączka od hydrauliki? Znaczy, ale to trzeba mieć już swoje układy. Albo no, przyjąć się do takiej firmy. Zbyszku, skoro ty jesteś takim bezdomnym aktywnym, czyli organizujesz sobie całe życie w koło, jak również i pracę, i w takim cieplejszym sezonie mieszkanie, czy ty masz szansę na wyjście z bezdomności? Myślę, że każdy ma szansę. Tylko, że to jest, no wiadomo, że jeden wcześniej, drugi później. Czy alkohol przeszkadza ci w tym, czy ty pijesz alkohol w ogóle? Piję, ale w sporadycznych przypadkach. Czyli alkohol nie jest tutaj czynnikiem limitującym? Nie. Ile kosztuje w tej chwili wynajęcie jakiegoś lokum w Warszawie? Znaczy się mieszkania, no pokój to tak w granicach od 500 do 800 zł. Rozumiem. Zależy gdzie, no jeżeli chce się pojedynczy, to tak w granicach 800, no i ten. No. A są tak zwane jeszcze są
hostele, różne takie ten, no ale to mówię, no tam to jest zatrzęsienie Ukraińców i nikomu bym nie radził tam wynajmować. Dlaczego w takim razie nie szukasz takiej pracy, która również w zimie zapewniłaby ci dach nad głową? Znaczy, to jest właśnie teraz jest ten problem od paru lat, bo jest problem z Ukraińcami. Bo wszędzie, gdzie oni ten, no gdzie prywaciarze zatrudniają, no to jest większość jest Ukraińców i oni im muszą dać dach nad głową. Aha, czyli konkurencja jak gdyby wygryza. Tak, no. Dlaczego w takim razie ludzie wolą zatrudniać Ukraińców? Tańsza siła robocza. Jak tańsza? Jak dużo tańsza? Nie jest dużo tańsza, no ale wiadomo, że oni im zapewniają im byle jakie warunki, byle jakie ten, no bo oni, im zależy, żeby tylko pracować. No. No i przede wszystkim Polak ma tą zasadę, że nie pracuje od poniedziałku do poniedziałku, bo też chce mieć wolne, a im nie zależy. Oni, aby się tylko przespać i pracować. Czyli mieszkańcy Ukrainy nie tylko są tańszą siłą roboczą, ale również bardziej wydajną, skoro pracują znaczy, więcej. Czy są bardziej wydajną? No nie bardzo. To tego bym nie powiedział. Znaczy w tym sensie, że pracują na okrągło, tak? Tak, że... to, że pracują na okrągło, ale u nich tak jako takich to nie ma fachowców. Zbyszku, ja będę trzymał kciuki, żeby wszystko się w twoim życiu ułożyło po twojej myśli i wydaje mi się, że masz ogromną szansę, ponieważ ty cały czas kontrolujesz swoje życie i w tym zakresie, w którym możesz, no to zapewniasz sobie te podstawowe potrzeby. Czyli teraz nadchodzi wiosna, więc wszystko przed tobą. No na pewno. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.